Raz, słychać mnie? Słychać. Kurde, w lutym na motorze jeździłem. Było cieplej jak dzisiaj. Siemanko, cześć wszystkim. Słuchajcie, zjadłem obiad. Jest jeszcze widno na dworze. Jest poniedziałek, jest koronawirus. W związku z tym postanowiłem nagrać filmik, w którym podsumuję ostatnie 30 tysięcy kilometrów pokonanych za kierownicą Skody Superb. Jadę sobie w taką miejscóweczkę, żeby było mnie widać w samochodzie. Włączyłem sobie ogrzewanko. Na dworze 2 stopnie na plusie. No i sobie pogadamy. No to co, dojechaliśmy do naszej miejscówki. Zaraz wam tu nagram, jak to wygląda. Mamy tutaj przepiękny zachód słońca i właściwie dookoła ani żywej duszy. Tylko my tu nagrywamy. No, miejscóweczkę mamy super, ale to oznacza, jak słońca mamy tak nisko, to mamy jakieś tam 10-15 minut na to, aby pogadać. Więc słuchajcie, w danej chwili samochód ma przejechane 29 860 km. Jesteśmy jakieś półtora tygodnia po planowanym przeglądzie w autoryzowanej stacji. Był to pierwszy przegląd po 30 tysiącach km. W skład takiego przeglądu wchodzi wymiana oleju silnikowego, wymiana filtra oleju i wymiana filtra kabinowego. W serwisie, moim serwisantem, do którego się zgłaszam ze wszystkimi tematami z samochodem, jest pan Wojtek Kamiński. Serdeczne pozdrowienia, być może ogląda. Powiem wam tak, przyjeżdżając do serwisu, kupiłem sobie wcześniej jeszcze filtr paliwa z firmy MAN. Poprosiłem pana Wojtka, żeby chłopaki zamontowali mi przy okazji przeglądu ten filtr, który się znajduje w bagażniku. Za usługę montażu zapłaciłem kilkanaście złotych. Do fakturki, którą otrzymałem, był również doliczony lakier, który poprosiłem, aby pan Wojtek mi zamówił według numeru nadwozia na zaprawki. Później wam wstawię zdjęcie tego lakieru. To jest taki dwuskładnikowy lakier bezbarwny i baza. I jeden i drugi w osobnych takich metalowych tubkach z pędzelkiem. No, będę robił zapraweczki, ponieważ eksploatacja daje o sobie znać. Słuchajcie, jak minęły ostatnie 30 tysięcy kilometrów? Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Po pierwsze z samochodu, który mam z żoną. Po drugie, jestem niesamowicie zadowolony z obsługi serwisu. I to nie jest wcale żadna reklama. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że warto się dzielić z ludźmi, gdzie jest dobrze, a gdzie jest nie bardzo. Gdzie będą obsłużeni, mam nadzieję, dobrze, a gdzie zostaliśmy obsłużeni, no, nie do końca dobrze, albo wręcz fatalnie. Więc ja mam mega pozytywne relacje, mega pozytywne odczucia z tego, w jaki sposób ja jestem traktowany w Autorudzie w Kielcach. Naprawdę serdeczne pozdrowienia dla całego zespołu. Tym bardziej, że słuchajcie, po pierwsze, ja nie jestem żadnym blogerem. Ja nie jestem żadnym flotowcem, który kupił na przykład u nich, nie wiem, tam 500 samochodów na przykład. Ja nie mam żadnych hodów, tak? Cała nasza znajomość z serwisem Autorud i z ludźmi, którzy tam pracują, zaczęła się od zakupu tego samochodu. I powiem wam szczerze, że jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony chęcią pomocy. Jeśli nie odbierają telefonów, to zawsze odzwaniają. Masz takie wrażenie, że jesteś traktowany jak najserdeczniejszy przyjaciel, mimo że znamy się właściwie z całą ekipą, w sensie ekipą, no ekipą tych ludzi, z którymi miałem do czynienia. Raptem od niecałego roku. Także oglądam różne rzeczy na YouTubie. Jest tam, znalazłem sobie taki kanał, zresztą jestem subskrybentem tego kanału, Saturday Car Fever.
Jest tam człowiek, który testuje różne samochody. Niedawno kupił sobie, nie wiem, tam w leasingu czy w wynajem długoterminowy, nie wiem, ale wziął sobie Superba 1.5 TSI, akurat poliftowego. Nagrywa vlogi, co tam z tym samochodem się dzieje. Ostatnio pokazywał historię z palącym się check engine'em. Opowiadał o tym, że w bagażniku wiózł rower do serwisu, ponieważ miałby pewne problemy, czy wyczuł pewne problemy, że mógłby nie wrócić z serwisu jakimś, nie wiem, zastępczakiem, gdyby jego auto miało się tam w tym serwisie zaprzyjaźnić z mechanikami no dłużej. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku i postanowiłem właśnie powiedzieć kilka słów ze swojego własnego doświadczenia, które nabyłem właśnie z Autorudem w Kielcach. A przypomnę, oni mają właśnie Skodę. Znajdują się od nas, nie wiem, tam 70-80 km. Jaka jest rzecz? Pierwsza sprawa, w ogóle z kim ja mam do czynienia w Skodzie? Nie ukrywam, ja mam problemy troszkę do zapamiętania imiona, znam wszystkie, ale problemy mam do zapamiętywania nazwisk. A myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że doradcą serwisowym jest pan Wojtek Kamiński. On się zajmuje serwisem. Jeden z trzech facetów, który zajmuje się serwisem samochodów. No, serwisant, doradca serwisowy. Kinga Młynarczyk, od niej się wszystko zaczęło, bo to ta kobietka, która nam znalazła ten samochodzik właśnie. Mimo, że wcale nie chcieliśmy takiej wersji. W sensie z tymi zabawkami. Silnik, skrzynia biegów, ok. Ale cała reszta nie do końca. Natomiast znalazła nam samochód taki, który raz, że nie szukaliśmy, a taki, który bym chciał najprawdopodobniej dopracować, gdybym kupił zwykłego Superba w zwykłej wersji, pewnie bym mu założył tam czarne koła, pewnie bym mi się marzyła podsufitka czarna i tak dalej, i tak dalej. Paradoks polega na tym, że ten samochód ma te wszystkie zabawki, które ja bym chciał do niego pewnie zamontować, więc nie muszę tego robić teraz. No i co? I jest też gość, nazywa się Mateusz Zaliński. Z tym człowiekiem zapoznaliśmy się niedługo po zakupie, bo raptem chyba z półtora czy dwa miesiące po zakupie. A kupiliśmy auto w maju ubiegłego roku i bodajże w czerwcu, po przejechaniu tam 1500 km, pan Mateusz załatwiał nam Szkodę w naszym samochodzie. Jest to pierwsza rzecz, która się odbyła nieplanowo, mianowicie wymiana szyby czołowej. Wyprzedzając traktor, który jechał drogą, konkretnie poboczem, miał z tyłu zapięte takie urządzenie do wykaszania rowów. Droga nowa, w rowach na poboczu pełno kamieni i ja z tyłu widzę, że on tam jest po prawej stronie, sprzeciwka nikogo nie ma, lewy kierunkowskaz, nikogo z tyłu nie ma, bach, na lewy pas, wyprzedzam gościa i zrównując się z nim, tak sobie myślę, kurde, żeby tylko nie dostać kamieniem. No i sobie wykrakałem, dostałem tym kamieniem szybę, na szybie powstał pajączek. No cóż, szybciutko się zatrzymałem, zrobiłem zdjęcia, podszedłem do człowieka, pogadaliśmy, nie wykręcał się, spisaliśmy sobie, akurat miałem w schowku i polecam każdemu z Was. Warto sobie druknąć wspólne oświadczenie o kolizji drogowej w dwóch egzemplarzach, jedno dla jednej, drugi egzemplarz dla drugiej osoby. Szybciutko spisaliśmy sobie oświadczenie. Mówiąc wprost, doszło do wymiany szyby czołowej, udało się to załatwić wszystko z polisy OC sprawcy. Dlaczego sprawcy? Kamień wyleciał spod kosiarki, która z tyłu nie miała żadnych obudów, żadnej obudowy z tyłu. W wyniku czego te kamienie leciały we wszystkie strony. No pech chciał, że kamień trafił w moją szybę. Szyba kosztowała w okolicach 4000, bodajże 500 zł. Nie wiem, czy są teraz faktury, nie będę ściemniał, ale na pewno ponad 4000 z groszem. W tej szybie mamy ogrzewanie, w tej szybie mamy kamerę, która czyta znaki, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. No i teraz wyobraźcie sobie, jest czerwiec. Ja od razu już mam w głowie, kurde blade, no nikt nie lubi w nowym samochodzie wymieniać czegokolwiek, tak? Ale powiem Wam, że wstawiając samochód do serwisu, gdy już miałem potwierdzenie, że wszelkie szkody, w sensie wszelkie, że tą konkretną szkodę ubezpieczyciel przyznaje się do tego i pokryje ją bezgotówkowo,
Wstawiając samochód do serwisu, do Skody, byłem pełen obaw. Naprawdę. Ja niejednokrotnie wymieniałem szybę w samochodzie, natomiast jak wymieniasz szybę tam w samochodzie za 10 tysięcy, czy 15, czy 20, no szkoda ci, ale no, to jest auto już wiekowe, tak? A tu masz, kurde, nówkę, sztukę i już musisz coś nie wymieniać. I od razu co? Miałem w głowie to, że chłopaki mi pewnie gdzieś tam, jak będą demontować, pewnie będę miał całą tą tapicerkę brudną. Pewnie klipsy, spinki powyrywają. Pewnie te słupki będą się ruszać. Pewnie pod szybie będzie żegotać na wietrze. Bo ja już miałem takie rzeczy. Jedziesz 130-140 na godzinę i zaczyna ci coś brzęczeć w podszybiu, dlatego że ktoś tam kiedyś wymieniał szybę, połamał klipsy, to podszybie się nie trzyma i pod wiatrem zaczyna go tam gdzieś, wpada w rezonans. Oj, mówię, jak oni będą te wycieraczki ściągać? Przecież na wycieraczkach są takie plastikowe zaślepki, pewnie podwadzają, będą ślady, będzie to wszystko widać, samochód straci na wartości, a jak będą szybę wycinać dookoła żyłką, to pewnie lakier porysują. Naprawdę, byłem pełen obaw. Zastanawiałem się, czy kamera będzie dobrze czytać znaki, czy ogrzewanie będzie działać. Weź sobie sprawdź w lipcu, czy ci działa ogrzewanie. Nie sprawdzisz. I nasze pierwsze spotkanie z panem Mateuszem przebiegło bardzo fajnie, szybciutko. Nie było mowy o jakimkolwiek, nie wiem, jakiejś dyskusji na ten temat, że tam nie miałbym czym wrócić z serwisu. W ogóle mi to do głowy nie przyszło nawet. Umówiliśmy się odpowiednio wcześniej, gdy ta szyba przyjechała, ta szyba już była, wszystkie rzeczy do wymiany były już w serwisie. Umówiliśmy się na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Pamiętam, że przyprowadziłem samochód z samego rana, zostawiłem to auto, nie śpieszyło mi się, ja wiem, że lepiej niech sobie to poleży. Bałem się, żeby mi woda nawet do środka nie wpływała, bo miałem takie historie. Miałem już takie rzeczy, że czy tam znajomy, ktoś tam wymieniał szybę, założył, przykleili mu tam takie taśmy klejące, powiedzieli, że auto ma stać półtorej godziny, nie wytrzymał, wsiadł w auto, pojechał, później historia taka, że dywaniki mokre, że coś tam gdzieś tam śmierdzi, że jest jakaś pleśń i tak dalej. No właśnie dlatego. Wiedziałem o tym, że może tak być, w związku z tym od razu uprzedziłem, że mnie auto nie będzie potrzebne, ja go mogę przyprowadzić z samego rana, mogę auto zostawić, jakoś tam sobie wrócę. Pan Mateusz mówi, jakoś tam, tak? Będzie miał pan zastępczaka, nie ma żadnego problemu. Dostałem zastępczaka, przyprowadziłem auto z samego rana, odebrałem samochód dzień później, oglądałem ten samochód z każdej strony. Uwierzcie mi, nie było kompletnie żadnych śladów wymiany szyby czołowej. Słuchajcie, żadnych. Żadnych. Gdyby ktoś mi nie powiedział o tym, że miałem wymienioną szybę, nawet bym o tym nie wiedział. Naprawdę. Plus w tym całym zajściu był taki, że to się działo w 2019 roku, samochód mamy z 2019 roku, więc szyba czołowa, która została wstawiona do tego samochodu jako druga w swoim życiu, również jest z 2019 roku. Moje wszelkie obawy były bezzasadne, sprawdzałem wszystko dokładnie, żaden klips, żadna spinka, żadnej rysy, żadnego zabrudzenia, nie ma nic. Śladu nie ma, że cokolwiek było montowane. Przecież ja miałem nawet obawy o to, czy oni lusterko przykleją dobrze do szyby, czy ono mi się później nie będzie ruszać. Bo takie historie też miałem, że ktoś tam gdzieś tam przyoszczędził, że gdzieś tam nie kupili zbyt tam jakościowo dobrego kleju, tylko gdzieś tam zaoszczędzili może na jakiejś taśmie klejącej, może na czymś. Później lusterko się rusza, jedziesz samochodem, a tobie lusterko lata. I boisz się ustawić go w obawie o to, że to ci odpadnie w cholerę. Nie było tego, słuchajcie, nie było tego, usługa zrobiona mega, mega profesjonalnie, naprawdę. Gdybym miał wymieniać kiedykolwiek szybę czołową, pojadę sobie do nich. Oby mi się to nie zdarzyło, ale naprawdę zrobiona jest bomba. No i co? I jeździmy sobie tym autkiem cały czas, lejemy tylko olej napędowy i płyn do spryskiwaczy i nie dzieje się z samochodem zupełnie nic. Aż do 20 bodajże, nie wiem, 2-3 tysięcy kilometrów, kiedy to podczas wymiany kół z letnich na zimowe spojrzałem sobie na w przedniej, po lewej stronie, zdejmując lewe przednie koło, poświeciłem sobie latarką i okazuje się, że powstało lekkie zapocenie na tej plastikowej osłonie dolnej silnika. No co, wskoczyłem do kanału Torx, wykręciłem osłonę i zobaczyłem, że lekko zapocona jest
skrzynia biegów w dolnej swojej części. Już lekko też dostała jakiegoś kurzu, jakiegoś piachu i tak dalej. I w związku z tym cała skrzynia biegów w kierunku tylnego jakby wydechu była przybrudzona. Zrobiłem zdjęcia, oczywiście wysłałem do ASO. Informacja była taka, proszę wpaść szybciutko na podnośnik, podniesiemy auto, odkręcimy, zobaczymy co i jak. No i tak też się stało, przyjechałem, umówiliśmy się dosłownie tam, nie wiem, na 15 minut, auto szybciutko na podnośnik, z marszu wszedłem na halę pod samochód. Stwierdziliśmy, że to zabrudzenie jest dosyć znaczne i na tyle rozległe, że nie bardzo wiadomo skąd to wycieka. Moje sugestie były takie, że najprawdopodobniej spod dekla w skrzyni biegów jest z przodu taki dekiel przykręcony czterema bodajże śrubami i moim zdaniem najprawdopodobniej to było tam. I teraz, żeby było jasne, to nie jest wyciek. Po prostu gdzieś się lekko zaczyna pocić. No ale to jest nowe auto, tak? Ja nie chcę, żeby mi się coś pociło. Tego samego dnia zostało to wszystko wymyte i umówiliśmy się, że ja sobie pojeżdżę w okolicach tam tygodnia, dwóch, a jeżdżę dosyć dużo i przyjadę kolejnym razem, umówiliśmy się konkretnie na spotkanie i wtedy będziemy myśleć co i jak. Na ten moment został przyrezerwowany samochód zastępczy, została kupiona uszczelka, przyjeżdżam do serwisu, wstawiamy samochód, podnosimy auto, czekam chwilę pijąc sobie kawę, mając zarezerwowany samochód zastępczy, otrzymuję kluczyki od zastępczaka i pan Wojtek mi mówi, że panie Stanisławie, wie pan co, jest taki myk, że nie będziemy panu tej uszczelki wymieniać. Bo? Dlatego, że gwarant uznał wymianę skrzyni biegów na nową. Ja mówię, jak? No jak? No ma pan dobrą informację. Wymieniamy panu skrzynię biegów na nową. Byłem w szoku, powiem szczerze. Dlatego, że auto 20 kilka tysięcy przebiegu, lekkie zapocenie, które spokojnie można wykręcić, było śrubki, spuścić olej, wykręcić śrubki, przetrzeć wszystko ładnie, założyć uszczelkę, założyć dekiel, skręcić wszystko do kupy, wlać olej, wymienić filtr, po tym macie. I skrzynia lata. Nie. Gwarant uznał skrzynię do wymiany, w wyniku czego umawiamy się na za jakieś 2-3 tygodnie. My skrzynię biegów zamawiamy, pan sobie w autko wsiada, jeździ pan sobie na spokojnie, gdy skrzynia biegów przyjdzie, ustalimy sobie dogodny dla pana termin, podjedzie pan, skrzynię wymienimy, dostanie pan auto zastępcze i tak dalej. Tyle. Dopiłem kawę, dzięki, na razie, cześć, odjechałem. Mija kolejne 3 tygodnie, przyjeżdżam na umówiony termin, zostawiam samochód, dostaję samochód zastępczy, całość trwa dzień roboczy, czyli przyjechałem, nie pamiętam kiedy, załóżmy tam w czwartek rano, a odebrałem samochód w piątek po południu, bo tak mi pasowało. Zadzwonił do mnie pan Wojtek i mówi, że panie Stanisławie, nowa skrzynia biegów hula, wszystko jest w porządku, została nam jedynie do ustawienia geometria, bo było rozbierane zawieszenie po lewej stronie, rozłączane tam, no najprawdopodobniej drążek kierowniczy, coś tam jeszcze, pewnie wahacz. No i w związku z tym musimy to wszystko ustawić. Jak to będzie ustawione, to może pan sobie przyjeżdżać po autko i zabierać. I znowu w głowie 1000 myśli. Kurde, rany boskie, co będzie po ustawieniu tej geometrii? No kurczę, wiecie o co chodzi. Masz nowy samochód, który lata prościutko, który puszczasz kierownicę, on leci prosto, nie skręca, nie hamuje, nic, w żadną stronę. Ciśnienie w kołach idealne. Kierownica, równiutko poziomicę można położyć na kierownicę, ona jest idealnie, pięknie. A oni mi będą ustawiać geometrię. Pewnie zaraz będzie tak, że odbiorę samochód, a kierownica będzie przekrzywiona troszkę. Że pewnie będzie mi samochód w którąś stronę ściągać. I pełen obaw, znowu drugi raz, przyjeżdżam, oddaję samochód zastępczy. Odnośnie zastępczaka, co to za auto było? Pan Wojtek zapytał, jaki to ma być zastępczak, jaki bym chciał. Powiedziałem, że mi jest kompletnie wszystko jedno, aby tylko kółka się kręciły. Dostałem Skodę Rapid. Notabene bardzo fajne autko z benzyniaczkiem, tym trzycylindrowym, tym nowym. Jadę sobie teraz, czyli dzień po tym, jak oddałem samochód do serwisu, jadę po Superba, po wymianie skrzyni biegów. Jadę samochodem Skoda Rapid z zastępczakiem, którego dostałem na ten czas.
Pan Wojtek, serwisant ze Skody, z Autorudu, pytał, jakie bym auto chciał. Powiedziałem, że dowolne, byleby się kółka kręciły. Dostałem Rapida z 19 roku z przebiegiem 7,5 tysiąca km. Samochodzik czysty, ładny, pachnący. W manualnej skrzyni sześciobiegowej. 80 bodajże, poprawcie mnie, 80 albo 85 kW, czyli bodajże to jest silnik 105-konny. Jakoś tak. Powiem tak. W danej chwili mamy 7,2 litra zużycie na 100 km. Samochodem, wbrew temu, co tu jest napisane, czyli 39,5 km, przejechałem w okolicach 250 km, gdzieś tak, może nawet pod 300, gdy będę samochód tankował i oddawał. Otrzymałem auto z pełnym bakiem również muszę go oddać. Słuchajcie, nie wiem, czy mieliście okazję jeździć sobie Rapidem. W danej chwili wydaje mi się, że to auto już jest wycofane na rzecz Skody, Fabii i trochę większej skali. No i oczywiście super, mówię super, Octavia zostaje w dalszym ciągu w sprzedaży. Nie wiem, czy mieliście okazję jeździć Rapidem. Dla mnie Rapid to jest taka Skoda Octavia jedynka, dużo bardziej zwarta, dużo bardziej sztywna. Samochód niesamowicie leciutki w prowadzeniu. Wszystko tutaj działa właściwie intuicyjnie. Jest to Skoda, w związku z tym po przesiadce z Superba po prostu auto palisz i odjeżdżasz. Natomiast samochód jest całkiem fajnie wyposażony. Elektryczne szyby wszystkie cztery, klimatyzacja, elektryczne podgrzewane lusterka, mamy podgrzewane fotele, bomba, rewelacja. Dzisiaj rano, z samego rana, gdy wsiadłem do samochodu, fotele grzeją dosłownie po 15 sekundach tak w tyłek, że po 20 sekundach po prostu je wyłączasz. Także to jest fajna rzecz. Mamy tutaj radyjko, takie troszkę lepsze jak dla Fabii, troszkę gorsze jak w Superbie, z nieco mniejszym wyświetlaczem. Natomiast jest możliwość podłączenia telefonu, słuchania muzyki z YouTube'a, jest zestaw głośnomówiący, radio, no nie ma tylko nawigacji, więc moim zdaniem do tego samochodu naprawdę w sam raz. Mamy automatyczne światła są dzienne w technologii LED, światła długie, krótkie są na halogenowej żarówce. Całkiem nieźle w gruncie rzeczy oświetlałem drogę. Taki całkiem sympatyczny standard. W Superbie możesz nacisnąć klawisz szyby lewej, prawej, przedniej, tylnych szyb. Jeden raz szyba jedzie w dół, drugi raz szyba jedzie do góry, ale możesz nacisnąć lekko. Więc szyba zjedzie tylko tyle, ile potrzebujesz. Tutaj jest zrobione w ten sposób, że automatyczna szyba jest tylko i wyłącznie lewa. No nie wiem, jaka to jest oszczędność. Tu nawet nie chodzi chyba o oszczędność. Tu po prostu chodzi o pokazanie różnicy klasy pojazdu. Bo czy ten przełącznik będzie dwustopniowy czy jednostopniowy, to jest w kosztach żadna różnica. Dalej, z różnic. Nie rozumiem, dlaczego nie ma lewej podstopnicy. Fajna wykładzina, fajny dywan, jakościowo całkiem niezły. Musimy brudzić swoją lewą nogą i stawiać ją na tym nadkolu. No przecież kawałek plastiku można by tam włożyć. I też nie uważam, że to niesamowicie podwyższa koszty produkcji. Tak? Tak. Natomiast kierownica jest żywcem włożona z Superba. Żywcem, ona jest identyczna. Co prawda nie z mojego Superba, bo ja mam tą spłaszczoną od dołu, ale umówmy się, to jest właściwie to samo, takie same materiały wykończeniowe, te same przyciski, intuicyjnie sterowane, wszystko się włącza leciutko, fajnie. Takie same przełączniki wycieraczek, przełączniki świateł, długich, krótkich, kierunkowskazów. To jest wszystko to samo, co w Superbie. Samochód Skoda Rapid wyzywa we mnie bardzo pozytywne emocje w związku z czym? W związku z tym, że bardzo lekko się go prowadzi. W związku z tym, że jest całkiem fajnie wyposażony. W związku z tym, że ma niesamowicie duży bagażnik. Jest to hatchback. Dlatego otwierasz sobie tylną klapę razem z szybą, na której jest zamontowana wycieraczka. No, bagażnik jest naprawdę bardzo pojemny. Jak dla kogoś, kto szuka sobie takiego nowego samochodu,
to moim zdaniem naprawdę fajna rzecz. No pytanie tylko, ile oczywiście jest w stanie za to auto zapłacić, w sensie ile ten samochód fizycznie kosztuje. W danej chwili, z tego co wiem, ten samochód już nie jest produkowany, natomiast na rynku wtórnym, jeżeli chcesz fajnego, zwinnego, lekkiego samochodu, zupełnie nie starego, ale na sprawdzonych technologiach, to naprawdę polecam. Naprawdę fajne autko. Czy wybrałbym silnik benzynowy, czy też diesla? Tu bym polemizował. Wszystko zależy od tego, ile kilometrów przejeżdżasz. Dla mnie ten samochód byłby idealny z silnikiem dwulitrowym TDI i skrzynią biegów DSG DQ381. No ale wiemy, że to jest raczej nierealne, chyba żebyś sobie zrobił swap. Natomiast myślę sobie, że spokojnie można to auto znaleźć z silnikiem 1.6 diesel 105 koni i automatyczną skrzynią DSG. Fakt faktem, że będzie to pewnie skrzynia ze sprzęgłami suchymi, w związku z tym jej trwałość jest taka, no powiedzmy, nieco mniejsza niż tej skrzyni biegów z mokrymi sprzęgłami. Natomiast dlaczego silnik TDI? Dlatego, że mało pali. Wtedy, kiedy go nie gnieciesz, to naprawdę mało pali. I dlatego, że można go fajnie też zchipować i mieć niesamowicie sprawny, zwinny samochód. Może nie taki, którym się będziesz ścigał z kimś tam, ale chcę tu powiedzieć, że Rapid jest samochodem takim bystrym. W sensie takim, że on może nie ma piorunujących osiągów, ale on jest zwinny. Możesz spokojnie wyprzedzać sobie właściwie większość samochodów. Jeżeli taki trochę, że tak powiem, segment przedstawiciela handlowego, tak? Może, wiecie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Czyli szybki samochód, taki dosyć stabilny. Tym samochodem można śmigać spokojnie 150-160 km na godzinę. Oczywiście po niemieckich autostradach. I nie ma żadnego problemu. Ten samochód się bardzo fajnie prowadzi. Co bym zrobił ja? Wybrałbym wersję 1.6 diesel, na pewno z DSG, bo wydaje mi się, że jak raz wsiądziesz do auta z DSG albo z automatem, to raczej już nie będziesz chciał jeździć manualem. Fajnie, okej, mieszać tą wajchą, ale nie wiem, ja chyba się starzeję już trochę i raczej nie wymieniłbym automatu, a już na pewno nie DSG, na skrzynię ręczną. DSG jest szybkie, fajnie działa, niewiele pali. Możesz jechać w trybie takim warzywno-owocowym na spokojnie i będzie palić mało, możesz sobie sport wrzucić i wtedy samochód jest jeszcze bardziej zrywny, dynamiczny, taki sam raz bym powiedział. Czyli 1.6 TDI, automat DSG, do tego zapodałbym 17-calowe koła z oponami o niskim profilu. Oczywiście nieco byśmy stracili na twardości zawieszenia, w sensie na nawet nie twardości zawieszenia, a na jakości jakby resorowania. Natomiast co byśmy zyskali? Zyskalibyśmy na pewno dużo lepszą stabilność przy wyższych prędkościach. Zyskalibyśmy dużo lepszą trakcję przy startowaniu z miejsca, na mokrej, na suchej nawierzchni. Bo już ten silnik właśnie, ten, który my tu mamy, ten benzynowy, to jest bodajże 1.2 TSI. Ja przepraszam, nie przygotowałem się do tego. Musiałbym zerkać do dowodu. Ale jeżeli się pomylę, to ja na dole tutaj wrzucę sprostowanie. Wydaje mi się, że to jest 1.2 TSI trzycylindrowy, bo tak terkocze. Natomiast tym silnikiem jesteś w stanie przy wyłączonej kontroli trakcji mielić kołami na jedynce i na dwójce. Bez żadnego problemu, na mokrej nawierzchni. Po to właśnie założyłbym do mocniejszego nieco diesla nieco szersze opony. Na pewno, jeżeli lubisz śmigać dosyć szybko i, że tak powiem, tak, może nie nerwowo, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Myk, 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 raz, tu tam. Dobre opony. Czy to letnie, czy zimowe? Obowiązkowo. W tym samochodzie są zamontowane barunki, zima. Wiecie, o co chodzi. No nie ma szału. Na mokrym, gdzieś tam, jeżeli tam wpadnie jakieś błotko czy coś, nie ma. No i co? I tyle. I efekt jest taki. Przyciemniasz troszkę szybki tylne,
1.6 dieselek, chipujesz go na jakieś 130, powiedzmy 5 koni. Realnie on się spokojnie tak chipuje. Do tego masz DSG, automat. Do tego masz elektryczne szyby, lusterka, klimatyzację, masz podgrzewane fotele. Masz przeogromny bagażnik. Z tyłu spokojnie posadzisz takich 1,80 m. Bez większego problemu nie będą się szarpać z tyłu. A przy okazji masz niesamowicie ekonomiczny samochód, bo z tym silnikiem przy normalnej jeździe on spokojnie będzie palił piątkę. A w razie, jeśli trzeba bachnąć kilka samochodów z przodu, to spokojnie to zrobisz. Także taki delikatny wątek, że tak powiem, samochodu zastępczego. No jeśli wziąć, podotykać tu, tam, no te plastiki te w tej górnej części no są twardawe gdzieś tam. Te plastiki po bokach też są twardawe, no nie łudźmy się. Ale wygląda to fajnie w sumie, nie skrzypi za bardzo, bo zdarza się gdzieś tam, że coś tam skrzypnie. Ale słuchajcie, to nie ma w tym jakiejś takiej tragedii, bym powiedział. Oczywiście wszystko zależy od pieniążków. Jeżeli na pewno szukacie samochodu takiego właśnie, powiedzmy, średniaczka, brakuje Wam kasy na przykład na oktawkę, zainteresujcie się Rapidem, bo to naprawdę sprawdzona konstrukcja. No, dobra, to tyle, że tak powiem, na temat zastępczaka. Jedziemy. Zostało jakieś 50 km. No, sympatycznie to jeździło, fajnie. I co? Pełen obaw, przyjechałem do tego serwisu, do Autorudu. Widzę się z panem Wojtkiem. Pan Wojtek mówi, no wszystko jest ok, proszę tu podpisać, podmalować. Podpisałem. Proszę bardzo, kluczyk, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Siadam do samochodu i mówię tak, kurde, ciekawe jak to będzie jechać. Słuchajcie, odebrałem Superba po wymianie skrzyni biegów. Oddałem Rapida. Oddając Rapida sprawdziłem dowód rejestracyjny i byłem w błędzie. Tam jest silnik litrowy. Litrowy silniczek, 110 koni. Zatankowałem ten samochód na full i spalanie mi wyszło na poziomie 7,5 litra. Czy jest to dużo jak na litrówkę? No, jeżeli macie tam jakiś stary silnik, na przykład tam, nie wiem, 1.1 Fiata, albo jeszcze jakiś taki malutki silniczek wolnossący, no to 7,5 litra może wydawać się troszeczkę dużo. Ale pamiętajcie, że tu jest turbobenzyna, która ma dosyć dużo momentu obrotowego, jak na swoją pojemność. Sześciobiegowa skrzynia. Jeździłem po Częstochowie, po Katowicach, troszkę traski, nieco z wyższymi prędkościami. I myślę sobie, że gdyby jeździć nieco wolniej, to spokojnie tym silnikiem można by spalić 6,5 do 7, bez niczego. Także całkiem nieźle w sumie. No, a co do Superba, w danej chwili się wjeżdżam w swój samochód. Ucieszyłem się na jego widok, brakowało mi go. Brakowało mi każdego elementu organoleptycznego, który można widzieć i dotknąć w tym samochodzie. No. Sprawdzam, jak ten samochód jedzie, jak się prowadzi, czy wszystko jest w porządku, bo było rozbierane, może nie zawieszenie przednie, ale były rozłączane końcówki drążków kierowniczych, w związku z tym była na nowo ustawiana geometria w tym samochodzie. W związku z tym teraz właśnie bacznie obserwuję, czy auto jedzie prosto i czy wszystko z nim w porządku. Trzymajcie się. I powiem Wam, zaskoczenie numer dwa. Gdybym na przykład wyjechał na wakacje na tydzień, wrócił, ktoś by mi w tym czasie tą skrzynię podmienił, rozebrał to wszystko, co rozebrał, poskładał do kupy, w życiu bym nie zrozumiał, że coś było robione, cokolwiek. Słuchajcie, pierwsza rzecz, nikt mi nie poprzestawiał kierownicy. Nie było czegoś takiego, że ona gdzieś była ustawiona, nie wiem, inaczej. Wsiadam do samochodu i zaczyna się grzebanie. Ustawianie lusterka, ustawianie fotela, ustawianie lusterek zewnętrznych, ustawianie kierownicy, bo jest poprzestawiana. Słuchajcie, nic. Ja wsiadam do samochodu, a uwierzcie mi, ja myślę, że większość z Was wie, o co chodzi. Jak siedzisz w danej pozycji przez 30 tysięcy kilometrów, to na tyle jesteś wyczulony, że jak ci ktoś podłokietnik przestawi trochę ząbek wyżej, albo fotel przestawi tam milimetr do przodu albo do tyłu
już będziesz się czuł niekomfortowo, bo już będziesz wiedział, że coś zostało zmienione. Tym bardziej, że jeżdżę ciągle w tej samej, w tym samym polarku, w tych samych ciuchach praktycznie. W związku z tym czuję ten samochód naprawdę dobrze. Wracałem z bananem o takim na twarzy do domu, bo samochód nie zmienił się w swojej obsłudze ani na promil. Ani na promil. Jedyne co zauważyłem, to skrzynia biegów musiała się dostosować. Ona zachowywała się poniekąd jak nowa w sumie, tak? Nie był nowy sterownik tej skrzyni biegów. W związku z tym on się musiał pomalutku nauczyć. W związku z tym, że to była nowa skrzynia, nowe sprzęgła i tak dalej, bodajże kolejne 1,5 czy 2 tysiące kilometrów jeździłem sobie w trybie relaksacyjnym, na spokojnie, bez żadnych... Zresztą ja jeżdżę tak cały czas. Nie wolno, ale bez takich szarpnięć, bez gwałtownych startów, hamowań i tak dalej. Także słuchajcie, serwis polecam, ludzi polecam. Jestem szczęśliwy, że mam ich, że tak powiem, w swoim telefonie. Wiem, że zawsze mogę zadzwonić, pogadać, zawsze ktoś odbierze, a jak nie odbierze, to odzwoni. Przesympatyczne jest to uczucie, kiedy jesteś traktowany jako serdeczny przyjaciel, będąc raptem klientem jednego samochodu. Ja się cieszę i każdemu naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o sam samochód, słuchajcie, krótko na temat jego eksploatacji. Mam tutaj taką aplikację, nie wiem czy będzie widać, a nie będzie widać. Jest to aplikacja Fuelio. Powrzucałem sobie wszystkie sprzęty, które mam. Jakieś tam skuterki, jakieś tam samochód rodziców, samochód teściów i tak dalej. Jest między innymi również Superb. Ja wklepuję sobie do tej aplikacji na podstawie faktur, które otrzymuję, wszystkie moje tankowania. I teraz słuchajcie, króciutko odnośnie statystyk. Odnośnie statystyk. Przypomnę, 2 litry, diesel, 190 koni, nieczipowany, fabryczny, 7-biegowy, nowy automat DQ381. Skrzynia biegów, bo to jest istotne, 7-biegowa, bo były też szóstki w przedlipcu, no w początkowych tam bodajże 2015, 16 i 17 i w połowie chyba 17 już poszły te DQ381. Słuchajcie, jakie mam założenia? Ja samochód zawsze tankuję do pełna, zapala mi się rezerwa, jadę, tankuję na full i tankuję samochód również każdego dnia ostatniego miesiąca, niezależnie od tego, ile mam w baku. Mam pół baku, jadę, tankuję na full. Po to, żeby pilnować sobie comiesięcznych kosztów, żeby wiedzieć, ile paliwa zużywam, ile kilometrów przejeżdżam, żeby mieć pieczę nad moimi wydatkami. I teraz tak, czysto informacyjnie, na 30 tysięcy kilometrów zatankowałem 1920 litrów paliwa za łączną kwotę 9940 zł. 39 razy ten samochód tankowałem. Średnie zużycie paliwa na 30 tysięcy kilometrów to 6,22 litra na 100 kilometrów. 6,22. Średnie tankowanie 49,5 litra. O właśnie, jakbyście nie wiedzieli, Superb w pełnym zakresie swojego baku ma 70 litrów. Co jeszcze? Co jeszcze? Najwyższy koszt za kilometr. Średni dzienny przebieg 96,5 km. Średni koszt za kilometr 32 grosze, czyli 32 zł na 100 km. A propos, gdyby ktoś mówił, że tam pali dużo, czy pali mało. Słuchajcie, jeżeli jechać Superbem, ważne, z napędem naprzód, bo na cztery koła wyraźnie więcej pali. Jeżeli jechać Superbem z napędem naprzód, jechać zgodnie z przepisami, tym samochodem spokojnie spalisz 5 litrów, 5,2, 5,3 w ten sposób. Bez żadnego problemu. Z trzema osobami na pokładzie i bagażnikiem. Jeżeli będziesz jechał dosyć aktywnie, niech każdy rozumie to jak chce, 6, 6,5 w ten sposób. Mnie ten samochód pali w okolicach 6 litrów, jak jeżdżę w miarę spokojnie, tam 5,8, 5,9, 6, 6,2, 6,3, 6,4. Wjeżdżam do jakiegoś miasta, typu nie wiem, Łódź,
Częstochowa, Kraków, Kielce. No realnie to paliwo rośnie po prostu. Wszystko zależy od tego, jakie kto ma miasto. Ktoś, kto mieszka w Krakowie, większość swojego życia stoi w korku. Ja nie mieszkam w mieście. Mieszkam w miasteczku, jakich pełno w kraju. I mój przebieg, mimo że myślę, że wcale nie mały, bardziej dotyczy takiej jazdy, wyskoczyć gdzieś tam do jakiegoś miasta, 150-200 km, wrócić. Ja cały czas tankuję akurat na Orlenie, tym tutaj naszym. Wiem, jakie mają paliwo, w związku z tym poprosiłem, żeby mi wymienili filtr. I powiem szczerze, chłopaki, gdy wymienili mi ten filtr, na moją prośbę, pan Wojtek przesłał mi fotkę tego filtra, jak on wygląda. I wyglądał naprawdę bardzo fajnie, w związku z tym paliwko jest całkiem ok. Przy zasięgu Superba na poziomie 1250-1300 km ja właściwie nie tankuję paliwa nigdzie w kraju. No, zdarzyło się tam może parę razy gdzieś tam nad morzem u ciotki i tak dalej, ale w gruncie rzeczy tym samochodem można naprawdę zajechać ze Szczekocin, czyli województwo śląskie, nad morze i wrócić na jednym baku paliwa. Bez większego problemu. Oczywiście na autostradzie trzeba by jechać w miarę zgodnie z przepisami. I słuchajcie, tak naprawdę w gruncie rzeczy to tyle, jeżeli chodzi o eksploatację tego samochodu. Leję paliwo, leję płyn do spryskiwaczy. Dwukrotnie dolałem szklankę płynu chłodzącego, dlatego że jego poziom spadł do minimum i przy 12 tysiącach wlałem szklaneczkę tego płynu i przy 20 bodajże 2-3 tysiącach wlałem, no może troszkę mniej, no w okolicach połowy, może ciut więcej szklanki. Czyli realnie gdzieś wlałem, ja wiem, może ze 400 ml, może 350. Obserwuję sobie, nie mam żadnych wycieków, nic mi się po wężach, że tak powiem, gdzieś tam nie leje. Podglądam sobie od czasu do czasu. Oczywiście zgłosiłem temat do serwisu i chłopaki powiedzieli, żeby się tym nie przejmować, jest to normalne, silnik się potrafi odpowietrzać i kilkanaście tysięcy kilometrów, także tym się kompletnie nie przejmujemy, chyba że płynu tam ubywało bardziej i ciągle, no to wtedy tak. Na razie w danej chwili jest 7 czy 8 tysięcy od tego momentu przejechałem i cisza, spokój. Także z samochodu jestem mega zadowolony. Jedyna rzecz, która mi troszeczkę wadzi, to to, że on jest dosyć niski. Przytarłem już przed nim zderzakiem ze 2 razy czy 3. Wydawać by się mogło, że mam wcale nie taki bardzo duży jakiś krawężnik. Dojeżdżam do niego i haratam. A śmieszne jest to, że żonę swoją uczulam na to, że nie dojeżdżaj i ona nie dojeżdża, a ja dojechałem raz, potem dojechałem drugi raz. Jeszcze bym całkiem zapomniał. Podliczyłem, ile zatankowałem AdBlue. Na 30 tysięcy kilometrów zalałem 31 litrów AdBlue. Średnio po 2,15. Jeżeli chodzi o to, co można by w tym samochodzie poprawić. Mianowicie schowek. Ja myślę, że tu nie trzeba za dużo gadać. No. Ja myślę, że Skoda dobrze wie, że dała ciała z tym elementem, dlatego że jak spojrzycie sobie tutaj, to widzicie takie trochę mokre, o tu. To mokre to jest silikon, czy tam jakieś inne mazidełko, którym to było wysmarowane. I kiedy było nowe, no to nie trzeszczało aż tak. Ale powiem wam szczerze, że w tym Superbie Laurien Clement, którym jeździłem, jest to samo. W nowym samochodzie z przebiegiem tam 500 km. Jest tak samo. Kurde, aż mnie to dziwi, że przy tak w sumie udanym, bardzo udanym samochodzie, no coś takiego, to wygląda tak jakby, nie wiem, jakby, no trzeba było coś spierniczyć na to, żeśmy popsuli to. O, tak bym to nazwał. Mamy zestaw wskaźników. I tutaj w tym miejscu mamy normalny przebieg samochodu. I teraz w danej chwili ja mam wyłączony tempomat,
nie będzie go pewnie widać, bo już się ciemno robi. O, dźwigienkę, że tak powiem, biorę do siebie, tak? I w danej chwili mam tempomat aktywny, przygotowany do tego, abym mógł z niego skorzystać, tak? Czyli jedno posunięcie dźwigni i tempomat mam włączony. Co mi się nie podoba, to to, że w momencie, kiedy jedziesz na tempomacie, nie masz licznika. Nigdzie tutaj dookoła nie wyświetla się licznik. Widzicie? Jest zasięg, jest przebieg tam, ile przejechałeś, ile to trwało, jaka była średnia prędkość, zużycie paliwa. Nigdzie nie ma przebiegu. Musisz wyłączyć tempomat po to, żeby ci się pojawił przebieg. Uważam, że jest to pewne niedociągnięcie softu. Może ktoś o tym nie pomyślał, nie wiem, ale moim zdaniem w momencie, kiedy włączasz tempomat, to tą ikonkę spokojnie można byłoby przenieść gdziekolwiek indziej, żeby nie zasłaniała przebiegu. Pokażę Wam, co zepsułem. Mamy tutaj dywanik kierowcy, gumowy. Mimo tego, że tak na, wiecie, na obrazku to wygląda może tragicznie, dywanik jest jak nowy. Nie ma żadnych odgniotów, nie robią się żadne dziury, mimo tego, że jeżdżę dosyć często w butach takich typowo garniturowych. Handlowcy wiedzą, że tutaj, gdzie jest pięta, często się to wyciera. Nie dzieje się nic, ale zepsułem klips. Proszę bardzo. Gdzieś tam w którymś momencie na myjce, kiedy chciałem ten dywanik wyjąć, po prostu pociągnąłem to troszeczkę za mocno, nie wiem, może było nadpęknięte, a może nie. W każdym razie w danej chwili mi to w niczym nie przeszkadza, ale denerwuje troszkę, że wiem, że coś mam w samochodzie popsute. Jak będę miał chwilkę, ja zobaczę, szczerze mówiąc nawet nie miałem czasu zorientować się, czy ten klips tutaj się po prostu wkręca, czy ten klips jest tutaj montowany jakby dwustronnie, czyli być może trzeba będzie rozebrać tutaj próg, aby dostać się pod wykładzinę, aby ten klips wymienić. Kolejna rzecz, moje tuningi. Zamontowałem sobie tutaj lewą podstopnicę. Fabrycznie była tutaj plastikowa, czarna. Nie bardzo rozumiem ruchu Skody, dlaczego montując sportowe pedały, takie chromowane, ładne, zamontowali plastikową podstopnicę. Więc to była pierwsza rzecz, którą właściwie po zakupie samochodu wymieniłem. Dalej, co mi się na przykład nie podoba, to to, że tutaj w tym miejscu, pomiędzy fotelem a progiem, patrzcie, jak bardzo mało jest miejsca. Tutaj nie wchodzi kompletnie żadna ssawka z żadnego waszego odkurzacza, który macie domowy, albo nie wiem, jakiegoś karszera czy coś. Nie wchodzi. Żeby to poodkurzać, to po prostu musicie używać jakiegoś pędzla z długim włosiem, żeby to wymiatać. Moim zdaniem to jest zrobione nie bardzo. Ja bym to poprawił, albo bym zrobił więcej miejsca, żeby jednak tutaj ssawka wchodziła, albo bym to miejsce po prostu zasłonił w jakiś sposób, żeby ten brud tam nie wpadał. Jeśli chodzi o fotele, słuchajcie, fotele są kubełkowe, w środku alkantara, na zewnątrz skórka. Z fotelami nie dzieje się kompletnie nic. Nie ma żadnych tutaj przetarć, nie wiem, no naprawdę, nie dzieje się kompletnie nic. Wszystko jest w porządku, trzeba by po prostu to poodkurzać. Jako takiego zużycia po samochodzie po 30 tysiącach kilometrów właściwie nie ma. Nie ma żadnych śladów na kierownicy, żeby się coś, nie wiem, wycierało, przecierało. Także tutaj jest bardzo fajny plus. Z moich tuningów jeszcze zamontowałem całkiem niedawno takie oto coś. Jesteśmy teraz na trawie, więc za bardzo tego nie będzie widać. To są takie oto lampki. W drzwiach przednich to się znajduje. Pokażę Wam jeszcze tu. Jak otwierasz drzwi, masz takie ładne logo. No, ktoś może oczywiście powiedzieć, że to cygańskie zapędy. Mnie tam się podoba. No i słuchajcie, kupiłem takie cztery lampeczki. I moje zdziwienie, bo w tylnych drzwiach myślałem, że też mam lampkę, a okazuje się, że ja mam po prostu tylko tutaj odblask. I najlepsze jest to, że nie ma tam żadnego kabla. W związku z tym najprawdopodobniej będę miał tylko i wyłącznie w przednich drzwiach te lampeczki. Ewentualnie pogadam z panem Wojtkiem, zapytam, czy aby w tylnych drzwiach nie ma jakiegoś kabla, który można po prostu sobie wyciągnąć i te lampki podłączyć. No myślę, że byłoby to bardzo sympatyczne, gdyby w samochodzie we wszystkich drzwiach
były takie logotypy na asfalcie. Fajnie to wygląda, jak po ciemku sobie otwierasz drzwi i to fajnie świeci. Superb poliftowy w wersji Laurin & Clement. Miałem okazję całkiem niedawno takim jeździć, ponieważ został mi użyczony do testów. Co ciekawe, miał oświetlenie tylnych drzwi i ma też oświetlenie tego miejsca właśnie przy... Jak otwierasz drzwi, to właśnie świeci się, co prawda, nie logo Skody, a tylko napis Skoda. Powiem Wam szczerze, że moje napisy mi się bardziej podobają, bo są takie dwukolorowe. Są, zaraz Wam jeszcze raz pokażę. Widzicie? Są biało-zielone. No, gorzej może mi się podoba ta lampka, bo ona taka, widać trochę, tutaj taki element wystaje. O, zobaczcie. Tak to wygląda. Tu wystaje ten element, natomiast fabryczna lampka jest po prostu gładziutka, taka, że nie wystaje tam ten ząbek. Ale to są takie, powiem szczerze, pierdółki. Jeżeli chodzi o moje tuningi, które w tym samochodzie zrobiłem, założyłem chlapacze. Ktoś powie, że to tandeta. Ja, jak byłem młodym człowiekiem, nie lubiłem chlapaczy i zdejmowałem te chlapacze przy każdej możliwej okazji, bo wyglądało to nie bardzo. Natomiast powiem Wam szczerze, że jeżdżąc z chlapaczami, samochód brudzi się dużo, dużo mniej. Jeśli chodzi o przednią część samochodu, po zakupie nakleiłem na przednie lampy i na lampy w zderzaku te halogeny, które też mają funkcję doświetlania zakrętów, nakleiłem na nie folię. Ja Wam w opisie do tego filmu wrzucę link, gdzie to kupowałem. To była folia nie cięta z metra, tylko folia, którą kupiłem od razu dociętą pod konkretne lampy. Ich montaż tej folii jest dziecinnie prosty i tak naprawdę ktoś, kto nie ma dwóch lewych rąk, spokojnie sobie ten temacik ogarnie. Włączymy jeszcze oświetlenie. Tak samochodzik wygląda. No i cóż, jedyna rzecz, którą chciałbym w tym samochodzie jeszcze zrobić, to chciałbym okleić dach na czarno, żeby to wszystko ze sobą wspólnie, harmonijnie wyglądało. I chcę jeszcze okleić tutaj te elementy na drzwiach. Ja je swego czasu, te elementy, zamalowałem plastidipem. Zaraz Wam wstawię fotkę, zobaczycie sobie, jak to wygląda. Natomiast plastidip ma to do siebie, że no nie trzyma się zbyt długo. A ja powiem Wam szczerze, że nie mam za bardzo czasu na to, żeby co chwilę tą powłokę odnawiać, jeżeli tam się na przykład uszkodzi. Wolałbym to zrobić raz i o tym zapomnieć. Nawet do tego stopnia, że mógłbym je nawet pomalować. Dosłownie lakierem wymalować te doły drzwi, takim samym lakierem, w jakim są wymalowane relingi. Moim zdaniem bardzo sympatycznie to wygląda i na pewno się tym kiedyś zajmę. Dobrze, słuchajcie, moim zdaniem trzeba już kończyć. Mamy zachód słońca właściwie już. Jeszcze chwilę i będzie już całkowicie ciemno. Wsiadam do samochodu, bo zimno.